Dlaczego narcyz nie potwierdza planów? Jest to jedna z taktyk, których używają, aby zachować kontrolę nad związkiem i zdobyć nad tobą władzę. Najlepszym sposobem myślenia i zarządzania narcyza jest odwrotność tego, jak myślisz i jak zachowujesz się wobec innych. Narcyzi nie chcą dla ciebie jak najlepiej, nie dbają o twoje uczucia, chcą, aby im służyć. Będą kłamać, kraść, oszukiwać i zniesławiać cię, aby otrzymać to, czego chcą. Twoje szczęście nie jest priorytetem. Tymczasowo może to być osiągnięcie ich planu i uzyskanie czegoś od ciebie, ale zasadniczo chodzi o to, co możesz dla nich zrobić. Proszę cię, przestań myśleć, że są normalni i że zachowują się rozważnie. Tak nie jest. Istnieje wiele powodów, dla których nie potwierdzają planów. Wzniecają twój niepokój, zachowują kontrolę, zostawiają wszystkie opcje otwarte, aby upewnić się, że mogą powiedzieć: ale zaraz, zaraz, ale ja przecież nigdy nie zgodziłem się jechać. Aby upewnić się, że nie są przewidywalni, aby dać sobie czas na pozyskanie innych zasobów, aby zmusić cię do zachęcenia ich do przyjścia, do kupienia im jakiejś rzeczy, aby sprawić, że będziesz mniej wymagająca. Jeśli chodzi o ich udział w przyszłych wydarzeniach, oni wiedzą, że to wydarzenie jest dla ciebie ważne.